Najnowsze dane o PKB za trzeci kwartał pokazały, że polska gospodarka lekko spowolniła. W trzecim kwartale rosła w tempie 3,9%. Widzimy lekkie przyhamowanie wydatków konsumpcyjnych, słabsze inwestycje i wciąż pozytywny wkład eksportu netto. Te dane są trochę nieintuicyjne, dlatego że w drugim kwartale pojawiły się bardzo hojne wydatki wyborcze. Wbrew pozorom wydatki konsumpcyjne nie rosną tak szybko, jak sugerowałyby dochody. Gospodarstwa domowe zaczęły trochę więcej oszczędzać, widzą zbliżające się spowolnienie gospodarcze i są ostrożniejsze. Dlatego po skoku wydatków konsumpcyjnych w drugim kwartale, w trzecim my szacujemy, że ich tempo było podobne jak poprzednio. Czyli one rosną w tempie około 4,4. Inwestycje powoli spowalniają, dlatego że eksporterzy są pesymistyczni, widzą co się dzieje w Niemczech. Również lokalne obciążenia podatkowe są tak duże, że przedsiębiorstwa są bardzo ostrożne. Eksport, co ciekawe, zachowuje się nieintuicyjnie, rośnie szybciej niż import. Zwykle w takiej sytuacji jak teraz było na odwrót, ale to nie znaczy, że polska gospodarka jest odporna na recesję w Niemczech. Ten wpływ Niemiec widoczny jest w produkcji, ale również w ostrożności firm do inwestowania. Dlatego w przyszłym roku spodziewamy się, że tempo PKB średnio wyniesie 3,3%, czyli zbliżymy się do takiego naturalnego poziomu wzrostu gospodarczego w Polsce. W trzecim, czwartym kwartale tego 2019 roku inflacja trochę spowolniła, w tej chwili wynosi 2,5%. To jest przejściowe spowolnienie. Zakładamy, że w pierwszym kwartale otrzemy się o 3,5%. To jest górne ograniczenie powyżej celu banku centralnego. Wciąż bardzo szybko rosną ceny usług. Inflacja cen usług w tej chwili jest bliska 5%. Ten komponent inflacji dalej podskoczy w przyszłym roku z uwagi na wysoki wzrost pensji minimalnej. Wciąż także ceny podnosi presja popytowa. Z drugiej strony w przyszłym roku możemy mieć do czynienia z nieco niższą dynamiką cen żywności. Zakładamy również, że ceny energii dla gospodarstw domowych zostaną kolejny raz zamrożone. Dlatego średnia inflacja w przyszłym roku będzie nieco poniżej 3%, czyli w drugiej połowie przyszłego roku wróci w okolice celu banku centralnego. Zakładamy, że przez około półtora roku stopy się nie zmienią. Następny krok możliwy to są obniżki, gdyby w 2021 roku rzeczywiście wydarzyło się spowolnienie, ale myślę, że obecny rząd będzie starał się walczyć z takim scenariuszem i zrobić wszystko, żeby to spowolnienie nie nastąpiło, między innymi właśnie poprzez rozpoczęcie i kontynuację dużych projektów infrastrukturalnych i wielkich projektów inwestycyjnych publicznych.